Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Alex 2. Moi drodzy, postaci ani trochę nie poprawiły swojego poruszania się od Alexa 1. Widzieliście to po ruchach Zołzy. Cóż, co my dzisiaj robimy? Dobre pytanie. Misje główne. Na razie nie. Towarzysze, przerażająca refleksja, audiencja u kleryków, machlojki, nic nie robimy. Zawody gosty zostają, Attila na tropie świata zewnętrznego zostaje, prawa ręka Bahadura zostaje, materiał edukacyjny. Moglibyśmy spróbować. Nie mam pojęcia. Moglibyśmy spróbować na przykład, no nie wiem, przespać się z dwie nocki w byle jakim łóżku, albo i nawet ze trzy. Porozmawiać. Jeżeli nam się nie uda, to ruszymy poszukać ostatniego towarzysza dla Jaxa. Bo to będzie ostatnia rzecz, którą chwilowo będziemy w stanie pobocznie raczej zrobić. Dobra, i jeszcze tak profilaktycznie jedną nockę. Zobaczymy, czy pani z depozytorium będzie coś dla nas mieć. Coś mam wrażenie, że to takie proste i szybkie nie będzie. Czy ja mam zaznaczoną ją? Tak. Trochę mnie denerwuje to, że ten teleport jest tak daleko do tego wszystkiego. Och. Jeśli się tym nie zajmę, to samo spotka mnie. Fale na ekranie też nie są dobrym zjawiskiem. Dobra. A tędy nam jest szybciej trochę. Także... siup. Jak widzicie, no... odpaliłam przyspieszone latanie. No i dobra, i zobaczymy, czy możemy już iść po te wnętrzności mutantów. Poczekaj chwilę. Rozmawiałam za Skillem o przynęcie z Alexu. Pamiętasz? No, tak, mutanty. A, chodzi o mutanty. Dokładnie. Musiałam się dowiedzieć, po jakim czasie czynnik kontrastujący dociera do mózgu. Zdaniem Skilla już powinny być gotowe. Czas po nie wrócić. Okej. W ramach motywacji przypomnę ci, że otrzymasz za to pokaźną nagrodę. No dobrze, wiesz, gdzie mnie znaleźć. Zajmę się tym. Dobrze. Liczę, że niedługo wrócisz. Dajcie, no, powiem ci, że ja też. Mózg mutanta. Zwładniać, wykonujcie obliczenia. Dobra, no, przeniesiemy się znowu do śnieżnej osady. Ostatnio stamtąd ruszaliśmy i było całkiem przyjemnie. Także biegniemy i zobaczymy, gdzie dojdziemy. Znaczy wiadomo, idziemy w to samo miejsce, gdzie już byliśmy. Zastanawia mnie tylko, czy... O mój Boże, nie wiem, co to było i nie chcę wiedzieć, po co ja tam podlazłam w ogóle. To coś za mną lezie? Chyba sobie odpuściło. To chyba nie był cyklop. Wyglądał trochę inaczej. A może to był cyklop? Nie wiem, tak czy inaczej na bank już mnie nie ściga. Ile tych mutantów mam pozabijać? A, one się zrobiły konkretnie tutaj, w tym miejscu. Dobra. Siup. O mój Boż. Dobra, zapomniałam, że tu byli też łupieżcy. Nie chcę się na razie bić z nikim. Czy tu kiedykolwiek coś się kurwa dzieje? Zoza, czy ty kiedykolwiek kurwa możesz się zamknąć? Denerwuje mnie, no denerwuje mnie ta kobieta. Dobra, docieramy powoli do zamku. Myślę, że teraz już wejdę sobie tak, wiecie, po prostu frontowym wejściem i pokonam wszystkie mutanty, które się znajdują w środku. Nie tylko te zwabione. No bo w sumie łatwy exp, raczej. Nadpisałam sobie save'a. Trudno. Cześć, panie mutant. No. Hej! No. Wiecie, kiedy będę miała wyrzuty sumienia? Jak się okaże,
Że tu był teleport na przykład do tego miejsca. Nie zdziwiłoby mnie to. Jakoś bardzo. Dobra, może najpierw... Dobra. Może byśmy go... Odpłaca się odpychać tych przeciwników. Mutant, topór uszkodzony. Dobra. Jak już tu jestem, to się przejdę, popatrzę, czy czegoś tutaj ciekawego nie ma dla nas. Mutanty są raczej te takie podstawowe, które już pokonywaliśmy tak naprawdę, jak byliśmy tutaj z Kają. Znaczy tutaj. Jak z Kają, żeśmy robili jedną misję. Więc raczej no... Pasuje mi to miejsce. Dobrze, Zouza, cieszę się serdecznie. Weźmy go, wybijmy. O, widzę, że nie jesteście wcale takie głupie. Siup. Gdzieś broń zgubił, nie wiem gdzie. Dobra, tam musimy się udać, ale najpierw jeszcze tu bym się przeszła wyżej. No, tam jest cyklop. Dlaczego zawsze musisz wsadzać nos w nie swoje sprawy? Nie, żebym miał jakiś wybór. Stań się większym egoistą. Zadbaj o siebie. Nie jestem pewien, czy to rozwiąże nasze problemy. Nie gadaj tyle, tylko się mnie słuchaj. No i proszę. Dobra, my musimy się udać tam na górę. Tutaj już niczego nie znajdziemy nowego. Ciekawi mnie, jak dużo będzie tych mutantów. Moment, bo tutaj jeszcze jakieś rzeczy są. Skrzynka granatów była tutaj, cudownie. Wiecie, takim... eliksirem to nigdy nie pogardzę. Jest też kufer, który otworzyłam, co ciekawe, a tych rzeczy nie wzięłam. Dobra, część z nich jest tutaj na parterze, także może bym po prostu przeszła się tędy. Okej, jest ich tutaj parę. Tu jest jeszcze jakiś mutant. Taki zwykły, randomowy. No chodź. Pięknie. Prosty ekspik. Dobra. Zapraszam mutanty, bo widziałam już część z Państwa. Witam. Okej, będzie ich chyba po dwoje, coś czuję. Myślicie, że będą stanowić jakieś większe... zagrożenie? No nie wiem. Jeszcze jeden przyszedł, ale to chyba zwykły taki. Nie, zwabiony mutant. Dobra, ale bym się wyleczyła jednak, bo trochę obrywałam. O kurde, więcej was tu jest. Zoo zależy, czy mi się wydaje? Nie, wydawało mi się tylko. Nie ma co się bać. Zróbmy jakiś silny atak. O, cześć. Dużo was tu. Prawie na jednego kombosa jestem w stanie je pokonać. No, Zouza nie żyje. Raczej się po prostu... A nie, dobra, jednak jest okej. Dobra. Jak na razie chwila ciszy i spokoju, świecący mózg. Musimy znaleźć 6 takich mózgów. Mi się wydaje, że żeśmy pokonali wszystkie mutanty. Tylko sobie weź teraz namierz. Tak, przyszły wszystkie naraz do mnie. Także w sumie fajnie.
Dobrze mówię? Zebrałam ten ostatni mózg? Chyba zebrałam, bo mi się zadanie wykonało. Tak. To co, wracamy do depozytorium. Ajajaj, moment. Moment. No, mogę odznaczyć, dziękuję. I lecimy. Już się nie będę, wiecie, chrzanić tym, żeby biegać naokoło. To jest bez sensu, tak jest 1000 razy szybciej. Super. Ciekawi mnie, czy będzie miała dla nas tego jeszcze więcej? Pewnie tak, bo to tylko takie podstawowe teraz potwory, a pewnie z czasem będzie dużo więcej tego. Co do tych mutantów? Przyniosłem mózgi mutantów. Znakomicie. Zastanawiałam się, czy przeżyjesz. Wystąpiły jakieś komplikacje? Nie było łatwo, ale dla mnie to nic wielkiego. Przyjmij tę zapłatę. Mam nadzieję, że jest proporcjonalna do napotkanych trudności. Jak pewnie się domyślasz, muszę teraz zakonserwować te mózgi na przyszłe zajęcia. Na razie nie mam dla ciebie więcej pracy. Jeśli będę potrzebować twojej pomocy, odnajdę cię. O, tak, jeszcze jedno. Dzięki. Dobra, czyli na razie to jest wszystko, co możemy tutaj zrobić. To teraz taka sprawa. Udamy się w stronę Hortu. Boże, Hortu. Hortu już nie ma. Co mi się stało w głowę, to nie wiem. W stronę Fortu. Nie Hortu. Bo tutaj gdzieś w okolicy, na tej ścieżce, możemy znaleźć naszego ostatniego towarzysza i chciałabym go poszukać. Mam tutaj gdzieś screen, zrzut ekranu, gdzie ten towarzysz się znajduje, więc wykorzystałabym sobie to też teraz. Okej, on się znajduje... Moment. Weźmy sobie, otwórzmy... Nie, tak. Tak, mapa. Tutaj mamy to. A on się znajduje dosłownie... Gdzie ty się, chłopie, znajdujesz? Gdzieś tutaj. W tym miejscu. Także oznaczymy sobie i ruszamy w tamtym kierunku. Mam nadzieję, że nie napotkam na drodze jakichś nie wiadomo jakich przeciwników dużych. I mam nadzieję, że go bez problemu znajdziemy. Gościu jest berserkiem. Tak w ogóle. Fajnie by było go znaleźć już. No i wykonać dla niego jakieś tam podstawowe zadania. Mogłabym sobie w sumie Zouza odeskortować, ale póki ze mną chodzi, to niech sobie chodzi. Szczuromas. O, myślałam, że na hita jesteś. Tu jeszcze coś łazi. Rogaty wilk chyba. Nowy poziom. Cudownie. Będziemy mogli wydać kolejny punkt nauki. O, strasznie mi ich teraz brakuje, trzeba przyznać. Żądło. A to roślina. Dobra. Okej, jesteśmy w jakiejś osadzie? Dosyć ciekawie to wygląda. Cześć, krwisty pazurku. Wy to akurat dno totalne jesteście. A, czy tutaj nie siedzi nasza kochana pani, która chciała, żebyśmy wyeliminowali trolla? Nie wiem. Gdzie jesteś? To nie ten szczur. A, rogaty wilczek. Ciekawe, nie zauważyłam go.
Tak się skupiłam jakoś na chodzie. Okej, okay, i to gdzieś tutaj w okolicy powinnam znaleźć swojego towarzysza. No, idę dosłownie w tym miejscu. Cudownie. Hej! Hej! Było blisko, nie? Czy przeważnie tak walczysz? W czwartki. I w inne dni w sumie też. Zaraz. Mamy czwartek? Kim jesteś? Mów mi Fox. Nie, zaraz. Nie, dobrze, dobrze. Tak, może być. W sensie, kto jeszcze w ogóle posługuje się imionami? Jestem wojownikiem berserków. No, tak jakby. Jak to, tak jakby? Cóż, ci z fortu raczej powiedzą, że ledwo się zaliczam do ogrodników. No dobra, ciekawe. Dużo czasu spędziłeś w forcie? Więcej niż bym chciał. Więcej niż każdy z nich by chciał. Co ci tam nie pasuje? Wiesz co? Nawet nie wiem. Moja piękna buźka chyba doprowadza przełożonych do szału. Nie, jakoś nie wychodzi mi z paladynami. Pewnie jestem dla nich za sprytny. Każda społeczność ceni sobie co innego. Chyba wiem, w czym tkwi twój problem. Rozumiem, jesteś wyrzodek na dupie. Każda społeczność ceni sobie co innego. Masz na myśli honor wojownika. Szlachetne poświęcenie, szacunek dla służby. Tak, w sumie to jakoś nigdy nie przeszło mi to przez myśl. Jak naprawdę się nazywasz? Nie wytrzymasz, jak się nie dowiesz, co? A teraz to tym bardziej ci nie powiem. Aż tak brzydko? To... O, niezła próba, staruszku. Po prostu mów mi Fox, jak prosiłem. Jasne? Przebywasz tu sam? Zjawiłem się tu z oddziałem zwiadowczym. Przeczesywałem okolice fortu, trochę sprzątałem. Ale zrobił się lekki kwas. No wiesz, nic niezwykłego. Paladyn ciągle się mnie czepiał i krzywił na wszystko, czym się zająłem. No to powiedziałem mu, co o nim myślę. Uczciwie, wprost. Rozumiesz, żeby jakoś to omówić. A ten za karę rozkazał mi wyszorować strażnicę, do czego zabrałem się bez narzekania. Dziękuję bardzo. Wystarczył jednak jeden mały błąd. Pomylić jego buty z latryną. By dowalił mi tydzień pracy na budowie. W każdym razie, podsumowując, lepiej radzę sobie sam. Zauważyłem. Czasem po prostu zdarza się czwartek. I co wtedy? Często polujesz w pobliżu fioletowych wież? A, pytasz o miejsce, z którego przychodzą te wszystkie milusińskie bestie. Trzymam się od nich z daleka. W myśl tej zasady. Nie dać się zabić. Wiem, berserkowie powinni oczyszczać z nich okolice, powstrzymywać ich rozwój. Cóż mogę rzec, jestem zbyt piękny i młody, by umierać. Za to ty, żaden z ciebie młodzieniec ani przystojniak. Spotkałeś te urocze stworki już pewnie nie raz, co? Przydałaby mi się pomoc kogoś takiego jak ty. Gdybyś tylko był bardziej zdyscyplinowany. Ach, praca zespołowa to nie moja bajka. Wiesz... Są tacy, co ją lubią. Ostatni gość, z którym się kręciłem, wpadł do kanionu. Puf, i po nim. Od tamtej pory go nie widziałem. A przy okazji, masz lęk wysokości? Nieważne. Dobry jesteś w tym całym mordobiciu? Obsłużysz broń i inny taki sprzęt? Tak, sądzę. No, świetnie. To możemy ruszać. A czekaj, wcale nie. Pamiętasz, jak mówiłem, że działam sam? Jakieś pół minuty temu? Poza tym nawet nie widziałem cię w akcji. Tamta drobna bójka wcale się nie liczy. W
Wątpisz w moje zdolności bojowe? Dobra. To co powiesz na to? Nie wiem skąd jesteś, ale zakładam, że gdzieś stąd. To tak jak ja. Co praktycznie czyni nas sąsiadami, prawda? Coś w tym rodzaju. Co ty na to, byśmy trochę sobie nawzajem pomogli? Stworzyli taką naszą własną straż sąsiedzką. Możemy się przespacerować po towarze, z dziebko pozwiedzać, zabić parę bestii. Poznamy się nieco lepiej i zobaczymy, jak to będzie. Chcesz iść ze mną na polowanie? Nie nazwałbym tego w ten sposób. Chodzi raczej o gruntowne wysprzątanie okolicy. Jeżeli nie obejdzie się bez kapki przemocy, to cóż, widocznie tak miało być. No dobra. W porządku. Prowadź. Będę tuż za tobą. Dobra, ale szybki i przystojny ze mnie skurczybyk, więc przygaduj. Nie znoszę czekać. Okej, sąsiedzka pomoc. Co ciekawe, Zouza za nami biegnie. To rzadki moment, że mamy dwóch towarzyszy w tym samym czasie. To było wyjątkowo chujowe. Zouza, nie odzywaj się do mnie. Ogarniasz w ogóle te okolice? Już nie. Trochę się tu pozmieniało. No, jak to mówią, przyroda nie da się wykurzyć. Nawet nie zauważyłam tego krwistego pazura przed nami, nie? To fajnie. Zobaczymy, no fajnie by było Foxa sobie już zwerbować do drużyny i też robić z nim jakieś tam zadania. Powiedz, skąd pochodzisz? Kim jesteś? To skomplikowane. Urodziłem się wśród berserków. Poważnie? Wow, niezły przeskok. Nie miałem pojęcia, że te białasy przyjmowały takich ekoświrów jak my. Tak naprawdę oni... Z tego ustrojstwa słyszało się kiedyś głosy. To było tak, jakby przez ucho w mózg gryzał ci się jakiś robak. Uwaga. Skoro tak twierdzisz, to musi być prawda. Okaż trochę entuzjazmu, bo i ciebie zjedzą. No, przynajmniej się nie wleczesz. Nieźle jak na Zgreda. Skoro tak mówisz. A jak sobie radzisz na dłuższych dystansach? Zależy. O jakich odległościach mówimy? Jak bieg przez cały tawar. Myślisz, że nadążysz? Czy nawalą ci te twoje stare kulasy? No to ruchy. Przekonajmy się. Świetnie. Pierwszy, który się spoci, wisi drugiemu masaż pleców. Okej. Wyprawa myśliwska. Ogólnie to przydałoby nam się chyba zbroję wymienić, bo ja mam tą podstawową Morkonów, a możemy sobie pozwolić trochę na lepszą. Tak mi się coś wydaje. Także może jeszcze dzisiaj się udamy po lepszy ekwipunek. Chcesz walczyć? Okej, idziemy na łupieżców, dobra. Trochę słabi jesteście panowie. No, a gdzie jest drugie ciało? Tutaj. Wybacz, Fox, że... O, poradziłeś sobie. Jak sobie radzisz, dziadku? Już cię coś boli? Tylko kiedy do mnie mówisz, młody. Dobre, świetnie. Muszę przyznać, jesteś żwawszy niż sądziłem. Dobra, tam się potwory nami zainteresowały, ale jeżeli do nas nie dobiegną, to możemy je olać. No i fajnie, spacerek. Wiesz, w teorii nas coś goni. Tak solidnie do tego. No i dobra, i zobaczymy co dalej. Chyba już tutaj łaziłam po tej okolicy, bo jest wycięte wszystko w pień. O, jest teleporter. Tak, jest odkryty przeze mnie, więc... Chodziliśmy tutaj już. Tak, bo to jest wszechserce. No i dobrze, świetnie. Po co ci w ogóle ktoś do pomocy? O, planujesz wielki napad, co? Nie.
Martwią mnie najeźdźcy z fioletowych wież. Niedługo będziemy mieć z nimi naprawdę przesrane. Chcę być na to gotowy. O, pewnie, cóż, skoro chodzi tylko o to. No, coś w tym jest, słuchaj. W sumie Fox jest naprawdę fajnym towarzyszem. Podoba mi się to, jak jest zrobione, jego charakter. No, my też chyba sobie całkiem nieźle radzimy na długich dystansach. Młody bąblu zwierzę. Raczej przyjemnie bym powiedziała. Nawet jak trafimy już na jakiegoś mokrołaza, to nie ma co się martwić. To mnie w sumie cieszy, że już całkiem nasz bohater jest taki, wiecie, w porządku, jeżeli chodzi o przyjmowane obrażenia i wszystko. No i dobra, i biegniemy dalej, biegniemy i co? I nawet żadnych przeciwników nie ma za bardzo po drodze. No cóż. Ale przynajmniej ładne widoki. Nie zaliczasz się do tych szajbniętych zbawców świata, co? Jestem po prostu realistą, a teraz coś realnie zagraża mojemu życiu. Brzmi rozsądnie. No może trochę jak wariactwo, ale tylko wariat przeżyje w tym świecie, no nie? No, może masz reakcję, Fox? Gdzie my, kurde, idziemy? Oho, widzę wieżę najeźdźców. Mam nadzieję, że nie idziemy w jej stronę, chociaż tak to wygląda. Mówiąc wprost, nie wygląda to bezpiecznie. No ale jak widać, Fox się nie boi. Czy to jest Follorn? Tak. Zajmę się tym! To znaczy, że trona możemy mieć gdzieś w okolicy. Wow. Ale go rozpłatał. Kolejny Follorn, niech sobie biegnie. Za nami. Też jest całkiem szybki, bo one mają ten sprint taki. No, ale miecz byś jeszcze mógł zebrać. No i cudownie. Tylko nie podoba mi się, czemu biegniemy w stronę tej wieży i tam widzę potwory do tego. Fox, czy tobie jest życie niemiłe? Chyba tak. Przecież już biliśmy się z częścią tych fioletowych główien. Chyba jakoś tam, nie wiem, w którymś odcinku początkowym, może nie wiem, 10? Tu też ich parę biega. Chociaż wydaje mi się być nami w ogóle niezainteresowane. Jezu, ty Fox, to ty naprawdę porąbany jesteś. Tyle powinno wystarczyć. Dobra, do sedna. Po co mnie tu ściągnąłeś? Co planujesz? Cóż, w zasadzie to nic. Nie tym razem. Chciałem tylko zobaczyć cię w akcji. Wiesz, skoro mamy razem walczyć, to musiałbym się upewnić, że się do tego nadajesz. Bzdura. Chodzi o coś więcej. Wpakowałeś się w jakieś kłopoty. Na tyle poważne, że uciekasz od nich przez cały tawar. Nic się przed tobą nie ukryje, co? Nie wymigłuj się, tylko gadaj prawdę. Aż tak chcesz wiedzieć, co? Ach, dobrze. Otóż... cóż, powinienem był wrócić do fortu już wieki temu. Wysłali mnie po mięso. Wiesz, wojownicy też się tym niekiedy zajmują. Mimo, że to robota dla ogrodnika, ale... W każdym razie chyba straciłem poczucie czasu i trochę mi zeszło. No, jak sam widzisz,
Ledwie ciut. Kiedy miałeś wrócić z mięsem? Pomyślmy, dali mi na to 2 dni? W porządku. A kiedy to było? No, tak co do minuty to ci nie powiem, ale będzie ze 2 miesiące. Plus minus kilka dni. O mój Boże. Wow. Racja, czyli pojmujesz mój problem. Tak, jak im się teraz zamelduje, od razu wsadzą mnie do ciupy. Ach, założę się, że nie znasz smutniejszej historii. Tak czy inaczej, tutaj mi lepiej. Nic dziwnego. No raczej. Jak długo planujesz to ciągnąć? Kiedyś będziesz musiał wrócić do fortu. Albo tak, albo nie. A nuż spotkam jakiegoś miłego naczelnika, który powie chłopakom, że wypełniam naprawdę ważną misję, czy coś? O, powiedz, nie masz może przy sobie żadnych zbędnych naczelników? Spróbuję pomówić z Kają. Nie chrzań. Znasz Kaję? No pewnie. Dobra, czekaj, chodzi o tę Kaję, tak? Wyrocznie? O Kaję, naczelniczkę berserków? Klawo! Nie ciesz się tak. Spytam ją tylko o radę. W międzyczasie obejrzysz sobie Bastion. Bastion? Ach, mówisz o tej kupie gówna w Karakis? Właśnie o niej. Szlaja się tam mnóstwo dziwadeł. Będziesz tam pasować. Cóż, skoro tak to przedstawiasz, jak mógłbym odmówić? Myślę, że obaj powiedzieliśmy już wszystko. Z gardła mi to wydarłeś. W porządku, widzimy się później. I nie rób nic, czego sam bym nie zrobił. Kumar. Spadaj. Dobra, dobra, już sobie. Misja reprymenda. A ty dokąd idziesz? Takie pytanie. I nie zapomnij, co miałeś mi powiedzieć. Dobra, on chyba idzie już z nami do bastionu. Nie wiem. My musimy pogadać z Kają. Zadanie reprymenda. Także zróbmy. Kaja jest teraz właśnie u berserków. Także skorzystajmy sobie z teleportu do księcia. I zobaczymy, czego się dowiemy nowego. No przynajmniej na ten temat zacznie, raczej będzie chciała z nami gadać. Trochę zrobiłam błąd, że tak się... Mój Boże. No tak, to był błąd! O mój Boże. Żyję, ale jestem na samym dnie. Dobra, jednak wolę chyba tędy przejść się. Zawsze robię ten sam błąd, że wychodzę nie wiadomo którędy i nie wiadomo co robię w tym forcie. Ale okej. Okay. Tędy na pewno się nie zgubię i dotrę raczej do Kai w jednym kawałku. Ona coś czuje, że będzie przy Wszechsercu, zapewne. Bardziej porąbanej rzeczy nie słyszałam. Cóż, zobaczymy. No, tak się wydaje, jakby miała być gdzieś tutaj. Ale Wszechserce jest chyba... gdzie indziej? Nie, dobrze. Okej. Dobrze cię widzieć. No, cześć Iwan. Moja ucieczka z groty była niezłą przygodą. Taką w całkowicie twoim typie. Mimo to podróżowałem w doborowym towarzystwie, więc się nie skarżę. Mnie również miło znów cię zobaczyć. Pragnę cię komuś przedstawić. Poczekaj chwilkę. No chodź, nie wstydź się. Pamiętasz? Opowiadałem ci o tym panu. Przywitaj się, Tamaro, to nasz przyjaciel. Tamaro, błagam. No, przepraszam cię, Jax. Moja córa bywa uparta jak osioł. Niestety niezbyt często wychodziła z domu. Nie mogliśmy pozwolić, by radykałowie wpadli na jej trop. Dlatego ją ukrywaliśmy. Bez wątpienia wkrótce oswoi się z wielkim światem. W każdym razie u mnie wszystko w porządku. Jeżeli czegoś ci potrzeba, wal śmiało. No dobra. Nie spodziewałem się znów cię tutaj spotkać.
Ale prawdę mówiąc, nie mieliśmy gdzie się podziać. Jak zareagowali na to berserkowie? Obecność dziewczyn okazała się zbawienna. Nawet Chloe zachowuje się zupełnie inaczej niż zwykle. Z całych sił stara się nas wesprzeć. Większość rzeczy, które sprzedaje, pojawiło się tu za jej namową. W grocie nikt nie wyciągnąłby do mnie pomocnej dłoni. To nie leży w naturze Morkonów. Ale to już na szczęście przeszłość. I niech tak zostanie. Mojej rodzinie nic nie grozi. Koniec końców, wyłącznie to się liczy. Cieszę się, że dotarliście tu w jednym kawałku. Ktokolwiek zamierza podnieść rękę na moją rodzinę, to lepiej niech się z tą ręką pożegna. Nie słuchaj go. Iwan nie umiałby człowiekowi palca złamać. No nie, Marika, akurat on by uwierzył. Oj, tak czy siak, nie narzekamy. Dobrze się tu ustawiliśmy. Gdyby coś się działo, odezwijcie się. Poratuję was. Naprawdę, no, wiemy o tym i bardzo ci dziękujemy. Spróbujemy jednak poradzić sobie sami. Wysłuchaj przestrogi głupca i kilku słów mądrości. Nie idź moją drogą. Nie rzucaj na szale życia swoich najbliższych. Nic nie jest od nich ważniejsze. Długo trwało, zanim sam się o tym przekonałem. Dobra, możemy z nim handlować. Ej, totalnie ci odwaliło? Zouza, nie odzywaj się do mnie. Wszystko wydaje się teraz takie dziwne. Czuję, że wszyscy się na mnie gapią. Każdy jest dla mnie taki miły, chociaż Iwan przewidywał co innego. A mimo to, może kiedyś zdołam do tego przywyknąć. Jak minęła podróż? Była interesująca, przerażająca, przytłaczająca. Tak wiele nowych widoków, tyle wolności. Poza grotą istnieje taki wielki świat. Wciąż w to nie wierzę. Gdybym wiedziała, co tracę, porzuciłabym rodzinę lata temu. Ledwo potrafię to wszystko przetrawić. To niełatwe, ale jakoś się z tym pogodzę. Jedno jest pewne. To koniec dla Morkonów. Nie ma dla nas przyszłości. Nie uprzedzajmy faktów. Co to znaczy? Ludzie lubią, gdy rządzi nimi strach. Niektórzy bardziej, inni mniej. Na próżno doszukiwać się w tym logiki. To wyjątkowo cyniczny światopogląd. Wolę nadzieję. Interesowała cię jednak nasza podróż. Cóż, Iwan świetnie się orientował, jak unikać problemów i niebezpieczeństw. Ciekawe, kto go w tym przeszkolił. Mnie nie pytaj. Pomogłem mu tylko kilka razy. Tak, kto tam zgadnie, co razem kombinowaliście? Teraz przynajmniej mogę go pilnować. Słyszałem to. Zdajesz sobie z tego sprawę, prawda? Widzisz, zamiast uznać to za komplement, narzeka. Cieszę się, że dotarliśmy cali i zdrowi. Nareszcie zaczniemy nowe życie. No i dobra, i cudownie. I my jeszcze idziemy do Kai dzisiaj. Zobaczymy, co ona na to wszystko powie. Ty sobie tutaj chyba spacerujesz w okolicy tego Wszechserca, no nie? Gdzie ty, kobieto, jesteś niby? A tutaj! Nie teraz. I bez ciebie mam już wystarczająco dużo na głowie. A cudownie, nie chcesz ze mną rozmawiać na żaden temat. A, to jak widzicie, na razie nic nie zrobimy nowego. Mamy nowy poziom. Także jeszcze byśmy się udali do Morkonów dzisiaj. I byśmy sobie tak. Poszlibyśmy do pani zbrojmistrz, czyli do pani płatnerz. I byśmy sobie na pewno też podrasowali trochę umiejętności. Nie wiem, czy się uczyć nowych Morkonów. Nie, no może umiejętność do walki by się przydała, więc tutaj do Atylli byśmy musieli uderzyć. I tak chyba zrobimy. Najpierw pójdziemy do Atylli, nauczymy się jeden stopień walki. Później pójdziemy sobie do... Jezu, jak to się nazywa? Później pójdziemy sobie do pani płatnerz. I... Czy to naprawdę coś się kiedyś działo? I zobaczymy,
czy ona będzie w stanie nam coś lepszego dać. Dobra, Attila. Dobrze cię widzieć. Moje bestie nie mogą doczekać się pory karmienia. Staniesz do... Dobra, na razie nie chcę. I nauczymy się kolejnego poziomu walki. To jest na razie to, co mogę się nauczyć. I od razu udamy się teraz w stronę płatnerza. Płatnerz jest chyba na dole. Na dole chyba tak. Niedaleko kana był płatnerz, także będziemy sobie przechodzić zaraz tam. Tylko żebym się nie pomyliła, jak iść, ale raczej już się nie pomylę. Cudownie. Szkoda, że mi nie pokazuje tych nauczycieli właśnie, czy oni są na dole, czy na górze. Ale z drugiej strony musieliby wymyślić jakiś fajny znacznik co do tego. A nie wiem, czy to by się tak fajnie udało. No i gdzie ta płatnerz jest, niby? Tutaj chyba, nie? Jesteś. Według Tengisa, Bahadur chce cię awansować na wandala. Oczywiście jako wandal uzyskasz prawo do nowego pancerza. Zasady równowagi wymagają jednak, by za każdą zbroję zapłacić. Obawiam się więc, że będziesz musiał ją kupić. Przejrzyj moje towary. Super, to przejrzymy. Oczywiście broni to nie będziemy patrzeć. Żelazna tarcza już taką mam. Ale tutaj, hełmu na pewno nie chcę, bo mam okulary, ale mamy pancerz za 15 tysięcy. O mój Boże. Ta kosztowała 5. A spodnie? Za 4,5. Dobra, spodnie wezmę sobie. Bardzo dobre spodnie. A, bo ja nie mam i tak kasy, dobra. Więc zróbmy tak. Ostrze egzekutora sprzedajemy. Miecz emisariusza, pałki, topór rzeźniczy. W sumie tutaj wszystko mogę sprzedać, bo raczej nic nie będzie lepsze od mojej broni. Dobra, widzę, że bez problemu będziemy mieli raczej pieniędzy. Dwuręcznej broni tak nie będę używać. Te dystansowe. Strzelby. Możemy sprzedać te trzy. Jedną sobie zostawię. Karabin laserowy zostawimy. Strzelba uszkodzona. Sprzedaj to. Blaster niebian to akurat wszystkie. Kieł możemy sprzedać. Kuszę uszkodzoną. Wyrzutnie granatów zostawię, wielki łuk zostawię, łuk berserkera. Ten mam przypisany. Zróbmy sobie tak. Granaty zostawimy, wyrzutnia rakiet. Niech będzie. Amunicję to sobie zostawię. Dobre spodnie Morkonu. Dobra, to mogę sprzedać, bo i tak nie będę już tego teraz nosić. Proste ubranie albów. Nie będę tego nosić, bo i tak zaraz sobie kupię nowe, prawda? Dobra, zaakceptuj wymianę. Pokaż mi, co masz. I teraz od ciebie kupię sobie dobrą zbroję i spodnie. I super. I teraz ekwipunek. Mamy nowe spodnie i mamy zbroję. No, teraz to mamy na sobie niezłe ciuszki. Całkiem fajnie, muszę przyznać. Dobra, skoro aktualnie nie jestem w stanie zrobić kompletnie nic innego, jeszcze ewentualnie atrybuty możemy wydać. Punktów nauki nie mam? A nie, bo dałam na broń. Dobra. To jeszcze tak, punkty atrybutów. Miałam dawać sobie w budowę, bo tego potrzebuję teraz najbardziej. Ewentualnie, żeby otwieranie zamków mieć, więc inteligencję możemy sobie dobić. Do tej piątki. Aha, i to tyle, co dodam sobie, dobra. To wolę sobie dać w budowę w takim razie. Full.
Okej, moi drodzy, zakończymy sobie w tym miejscu odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Myślę, że w kolejnym odcinku zajmiemy się wątkiem głównym, czyli porozmawiamy już z doktorem Dawkinsem, bo za bardzo już innych rzeczy nie mamy do zrobienia. Ewentualnie ten lis wśród wilków. No to jest niby zadanie główne, ale ja nie mogę z Kają rozmawiać. Więc jak na razie, no nie będziemy mieli nowego towarzysza. A reszta musi chwilowo poczekać. Tak czy inaczej, dzięki Wam serdeczne, trzymajcie się i cześć!